Dzień dobry, kochani, my właśnie wyjeżdżamy na lotnisko na Modlin, dlatego że lecimy, uwaga, gdzie? Gdzie lecimy? Na Sarci i do Olka i do Jacka. Do Sarci, do Olka, do Jacka i czyli, do Sarci. Czyli do? Do Sarci. Do Włoch. Do Włoch. No ale to przypał robisz, wstyd i hańba, 3-letnie dzidzi w smoczku. Ona dzisiaj zajrzała do mojej szafki nocnej, a tam był jej smoczek. Ale tata zabiera później, nie za długo, dobrze? Chwileczkę tylko, tak, żeby nie było. Dam ci u Jacku, dobrze? U Jacków mi dasz, dobrze. No, cały czas o tym Jacku mówi, niesamowite. Jak ostatnio lecieliśmy do Rzymu tylko we dwójkę, to mieliśmy jedną walizkę i to była taka wygoda. No. A teraz 3 walizki, wózek, tutaj kładka do wózka, torba. Moglibyśmy w sumie teraz też tak mało walizek zabrać, natomiast kupiłam kiełbasę, dużo kiełbas, różnych rodzajów. Bo zawsze jak lecimy do Luki rodziny, no to staram się, ja uwielbiam, ja w ogóle nie wyobrażam sobie i piciu, nie wyobrażam sobie polecieć do kogoś, przyjechać do kogoś i coś nie mieć dla tej osoby, wiesz o tym. Wiem. Muszą być prezenty, musi być wałuwa, więc wszystko to jest zapakowane w oto tych walizkach. No i jedziemy na lotnisko, nie możemy się doczekać. Wiecie, że dla nas najważniejsze to spędzić święta z rodziną, a jeszcze z Anią świąt nie spędzaliśmy we Włoszech i z całą gromadką ich, także bardzo się cieszymy. Nie odzywałam, bo słuchajcie, było naprawdę ryzykownie. Był taki korek tutaj na lotnisko do Modlina, dlatego że coś przebudują chyba drogę. Wszystko było rozkopane, więc jechaliśmy ogólnie dłużej niż powinniśmy. Dojechaliśmy i słuchajcie, to co się dzieje na lotnisku, pewnie już większość osób leci do swoich rodzin na święta. Normalnie nigdy czegoś takiego nie widziałam. Takie tłumy, takie kolejki. Chcieliśmy jeszcze szybko polecieć po kanapki, ale okazało się, że jest final call, więc niestety kanapek nie mamy, ale kupimy sobie, tak, ale tak. Chciałam taką świeżutką, no, wiesz, a to są te takie zapiekane. Tak czy siak, dotarliśmy, lecimy i cały czas dobra pasta jest z nami, ale słuchajcie, jeszcze przyjdzie ten dzień, kiedy to nie zdążymy na ten samolot, bo cały czas jest na granicy. To jest tak do czasu. Jeden lot, drugi, raz trzeci. Już. Można się spóźnić, ale zobaczysz, że któregoś razu po prostu nie wsiądziemy. Raz trzeba się na to szykować. Kiedy nie weszliśmy? No na międzystanowy. A, no dobra, ale, ale to było, wiesz, takie tak, lekkie. Tak, na pewno będzie. Charlie wysłała buziaki do ciocia Oli i ciocia Ola też wysłała z powrotem buziaki. Jakby nie zatkały nam się uszy, to co jemy? Mambę? Jeszcze jedno? Aha, żeby brzuszek też nie bolał. Charlie myśli, że jest tylko jeden taki, jedna kostka tych gum, jeden smak, a my mamy, słuchajcie, całe, to wiecie, cały wagonik i tutaj wszystko z Luką pokryjemy. Wyjadamy. Moja ulubiona jest mamba malinowa, a Luki chyba wszystkie. Wiśniowa najbardziej? Kolowa. O nie! Kolowa. To dla mnie najgorzej, dla mnie najlepsza jest zdecydowanie malinowa. Który smak gumy mamby lubisz najbardziej? A ten, czyli truskawkowy? Ciebie! Na jakie lody? Później na lody. Na później, co ja robię później. Jedziemy zaraz do hotelu. Później pojedziemy na lody. Moja kochana Niunia. Do rodzinki przyleciała, tak? Charlie w ogóle jest rozżalona i powiedziała, że ją oszukałam, bo myślała, że dzisiaj jedziemy do Sary i do Ani. A to dopiero pojutrze. Podjechaliśmy właśnie pod hotel, mamy już tutaj walizki podstawione i słuchajcie, nasz poprzedni hotel rozmazało, jest tam, walentynkowy, więc dosłownie tylko wystarczy przejść przez ulicę,
Fajnie. A kolejny jest 200 metrów dalej i to jest bardzo dobra lokalizacja. Teraz mamy wyjazd walentynkowy w trójkę, nie? Thank you so much. No, dobra. Czyli jak kolejny pachnie? Co ty jesz już tutaj? Ciastko. A skąd ty masz to ciastko? Tata ci dał? I siadam. Tutaj są te ciastka? Jesteś mały złodziejaszek. Jeszcze? Przyjechaliśmy i właśnie pan nas poinformował, że rezerwacja jest od 15 kwietnia, a od 12, a jest dzisiaj 5, więc ogólnie nie mamy hotelu. Zapłaciliśmy już za ten hotel na Bookingu. Co najlepsze, no nie ma wolnych miejsc już w hotelu, więc... To jest prima aprilis. Spóźniony. A udało się naprawdę wyszukać taki fajny hotel, tak ładnie tutaj pachnie, jest naprawdę, naprawdę jakościowy, fajny, ale nie będziemy tutaj dzisiaj spać. Nie. Ale będziemy 12. Ale... 100 metrów. Pan nam całe szczęście znalazł hotel blisko, podobno jakiś fajny, więc maszerujemy pod górkę. Jakoś idzie. Idzie jakoś? Słuchaj, w Azji Express było gorzej. No, dasz radę. Co tam? Idziemy. Niestety tatuś tym oto zabiegiem pozbawił nas basenu w hotelu. Co? Nic, nic. Mieliśmy dzisiaj pływać w basenie. 14 mamy wylot z Rzymu, a tu jest od 12, to jest sam raz jeszcze wrócimy. No. Charlie wchodzi do windy i mówi, uuu, jak tu ładnie. Okazuje się, że jest bardzo mały pokój, więc już pani zasugerowała, żebyśmy zostawili wózek do recepcji. Wyskakuj. Więc już się boję. Są schody, tak? Nie, w drugą stronę, chodź, idziemy. Nie boję się. Nikogo nie ma tam. Obok, tutaj przy łóżko teczek. No pokój malutki, ale ładnie. Tamten były ładniejsze, ale nie, no nie mamy na co narzekać, prawda, Szarlotka? No. No. Żyjemy! Bałam się, że będzie dramat, bo wydało się, że może być bardzo stary. Co tam jest? Co tam jest? Co tu jest? O, będziesz mogła tu rysować. Żyjemy. Nie jest to, co tamto, ale... Szczęście. Masz szczęście? Wielkie szczęście mamy. Jakie? Po pierwsze... bo Booking nam odda tam te pieniądze, zamiast 2600, 1300. 1300 w kieszeni. Po drugie, jest to hotel zbudowany w 1865 roku, zatem historyczny, kiedy Roma stawała się stolicą Włoch i wybudował ją książę Filip Orsini. Już zdążyłeś przeczytać? Tak, było to napisane. No dobra, nie mamy basenu, ale jest wanna. I z 1300 złotych... I 1300 zł mniej! To jest biznesmen? To przez ten basen! Jeszcze raz, to jest biznesmen? Tata! Możesz śmiało rozpowiadać koleżankom, że twój tata w 5 minut zarabia 1300 zł. Bo właśnie to zrobił na recepcji. Co ten tata ci robi? Dusi mnie. Tak, tak cię dusi? Tak. Nie. Tak, i co ja mam z nim zrobić? Dusić tata. Mam iść go udusić? Duszę go. Ratujemy go, czy idziemy coś zjeść? Idziemy na lody? Tak! Chodź. O, tatę zostawimy, to tata nie jest. Tatę zostawimy, nie będziemy go ratować, a my idziemy na lody, tak? Tak. Pa, tata. Bez taty idziemy. Bez taty. To lody fajniejsze, nie? Tak, ja się luzuję się, mamo. Ja się luzuję, mamo. Mamo, ja idź, wracaj i tul tego ojca. Nie idziemy bez niego, no co ty? Nie idziemy bez niego! Chcesz nacisnąć? Nie rób tego błędu, proszę. Wiem. Pamiętaj, kto wciska windy w tej rodzinie. Ostatnio widziałam taki fajny gdzieś TikToka, czy tam filmik na Instagramie, jak mama mi tak... Otwieram teraz banana, mogę go otworzyć? Zobacz, otwieram! Otwiera go. Pokroić? Czy ci tak dać? Pokroić? Kroję, widzisz? Kroję i my mamy to samo. Słuchajcie, to jest chyba ten... Okej, to jest chyba ten wiek po prostu, nie? Ten? Tutaj. Kogo nie ma tu, zobacz. Nie ma tu potworów? Nie, zobacz. Poczekaj, to ratowałam cię. A, już przepraszam, się boję. Boję się. Ja uratowałam.
kocham cię. Dziękuję. Ach. Ach. Czy to są już lody? Czy to są lody? Idziemy na lody. Pamiętam, jak byłam mała i też tak, jak mi mama coś obiecała, to ja cały czas o tym myślałam. Dla dorosłego to jest takie nic nieznaczące, nie? I możesz powiedzieć, nie męcz mnie, nie zawracaj mi. Ale dziecko tak o tym marzy i tak chce, zobacz, zwykłe lody, a mówi o nich od 15 minut cały czas. No, więcej chyba nawet. Tak jak ty o Alarampie, jak tu przyjeżdżasz. No, idziemy do Alarampy. Ja się wyjadę. Mama bierze... Tylko jedno chce, tylko jedno. Kalmary, a ty będziesz jadła lody. I prosciutto z melonem. Nie. Go! Ja będę pił. Szybko, kto pierwszy? Kto pierwszy? Dlaczego jesteś taka smutna? To jest loda. No co Czarni chciała, zamówiłem w deserze z tym, co jest pod tym, co chciała. Nie mogę tego powiedzieć, bo... Czyli jest tylko jeden zamiast całej miseczki. Wilk, syty i owca cała. Będą lody zjedzone, ale też witaminki z truskawek. Nie mogę? A ja zdążyłem jeszcze chapnąć. Pyszna truskaweczka. To jest takie pyszne. Chleb, oliwa, ocet balsamiczny i sól. Tutaj jest, ale zupełnie inaczej to smakuje we włoskiej restauracji niż w Polsce nawet, nie? Chleb tam robi robotę i taka oliwa włoska pycha. Tylko owoce. Dobra, z szyneczką taką włoską. Jak to ty najbardziej chcesz to? A ty już zjadłeś deserek. Tatusiowi wybierz jakiś. Tak? Nie, nie wal. Tam są jakieś poziomeczki ładne też, widzisz? Mi się, słuchajcie, to ostatnio śniło, że ja znowu będę jadła tutaj te kalmary. I one są tak dobre, dlatego że one są po prostu takie sauté, zwykłe. Przysmażone na grillu, tylko z solą i z pieprzem. I dla mnie to jest po prostu coś przepysznego. Jak ktoś lubi ryby, to pewnie mu to by też bardzo zasmakowało. Pan wyjął tego komara z wody, słuchajcie, i idzie przed Charlie i każe jej głaskać, a ona przerażona, ten biedny komar, wiecie, zaczął łapkami ruszać. Ja myślałam, że one jakieś takie są, nie wiem, w śpiączce, a one są żywe, żywe, ruszają się. Straszne, to jest jakby, lubię to jeść, tak samo jak lubię ryby jeść, a widzę pływające, no to jest mi przykro, ale źle to wyglądało, co Szarlotka? Moja niunia nie chciała na to patrzeć. A pan mówi, głaszcz, pogłaszcz i tak blisko, proszę, żeby no, blisko. Idziemy już do hotelu, wiesz? Idziemy spać. Wykąpiemy się, puścimy sobie tą fajną lampkę nową, co mamusia ci kupiła. Jestem w Rzymie. Głośno. Jestem w Rzymie? Głośniej! Brawo! Jest w ogóle tak ślisko, pada, no taka pogoda nam się trafiła, ale powiem wam, wszystko nam tak nie sprzyja od początku. Ja, słuchajcie, dopiero od wczoraj dobrze się czuję, dlatego że dopadła mnie grypa żołądkowa i cały dzień po prostu przeleżałam na podłodze w toalecie. Był dramat. Ale słuchajcie, postawiłam się, brałam leki, węgiel, kolejnego dnia cały dzień przespałam, już bez zbędnych ekscesów i teraz się już czuję na tyle dobrze, że mogłam wsiąść w samolot i polecieć, także motywacja była porządna, żeby wylecieć z Polski. Przechodzę, a zobaczcie, tutaj obok naszego hotelu tańczą sobie. Czy to są jakieś TikToki? Może to jakiś znany układ, a ja nawet nie wiem. Fajnie. Ty wiesz, czy mi się to kojarzy? Step upem. Fajnie, musimy, nie? Kiedyś obejrzeć razem, nie oglądaliśmy razem. Mega, no. Fajnie to wygląda. Czesio! 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 Ja już
Już się, słuchajcie, wykąpałam i zobaczcie, jaki super jest ten projekt, który zamówiłam jej ostatnio z Dobrych Listków, taką dużą pakę, i właśnie tam był ten projektor, ale on jest fajny, dlatego że jest mały, nie musi być podłączony do kontaktu, jest na baterię i jest jako taki mały miś, konik. Zobaczcie, jak sobie fajnie śpi. No czad, nie? Taki mały, różowy jednorożec, bardzo leciutki. Tutaj na rączkę jego przyciskamy i mamy trzy kolory. Niebieski, zielony i taki żółty. Zawsze jak Wam coś reklamuję... O, jest księżyc! O! Zawsze jak Wam coś reklamuję, to wrzucam Wam link w opisie. Więc wrzucę Wam i teraz, pomimo że to nie jest reklama, tylko z czystego, matkowego serca Wam polecam, to wrzucę Wam link w opisie, bo pewnie będziecie tego szukać. Dobra, my już, słuchajcie, idziemy spać, bo jesteśmy tak zmęczeni. Ja czuję się naprawdę... No dobrze, jakby na to, co było wcześniej, to dobrze, ale wiecie, cały dzień od 7 rano na nogach jestem taka po prostu wypompowana. To zmęczenie zaczyna mi mocno tutaj doskwierać. Czuję się, jakby miały mi zaraz zwrócić wszystkie objawy tej zakichanej grypy żołądkowej, więc wolę już się położyć, wyciszyć, a jutro zaczynamy nowy dzień. Jutro też nagrywam i jutro odbieram moją bransoletkę Cartier w końcu. Także się bardzo cieszę. Do zobaczenia jutro. Pa! Dobranoc!